Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie mamy unboxing Avermedi Game Capture HD 2. Jestem ciekawa, co to jest. Zakupiłam w zasadzie w dniu dzisiejszym, żeby mieć troszeczkę lepszą jakość nagrywania. Takie są fakty. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. No i co? I zabieramy się za rozpakowywanie. Bierzemy nasz nożyk i lecimy z koksem. I zobaczymy, jak to w ogóle w środku wygląda. Jak widać, jest tutaj krótkie wytłumaczenie. Mamy przechwytuj rozgrywkę. Nie wymaga podłączenia do PC, prosty w konfiguracji, pauza i wznawianie nagrywania. Dodaj swój komentarz na żywo, HDMI pass-through, kompresja sprzętowa, H264, wbudowany edytor wideo. Zobaczymy, jakie to jest duże i jak wygląda. Generalnie dosyć solidnie opakowane, tak żeby się nie zniszczyło. No i tak to wygląda po otwarciu. Pewnie trzeba będzie przestudiować dokładnie samą instrukcję. Wyjmijmy sobie. Z tego co wiem, właśnie tutaj z tyłu można włożyć sobie dysk. Można włożyć dysk. Tylko jak ten dysk się tu podłącza? Coś mi się wydaje, że to musi być inny dysk niż ja myślałam, dokładnie nie przeczytałam. Już wiem, dlaczego pan się pytał, czy mam dysk do tego. No nic, zobaczymy. Ciekawa jestem, czy co my tu jeszcze oprócz tego mamy w środku. Jest pilot, kabelek, HDMI, zapewne jakaś przejścióweczka do ładowarki i mamy też dodane baterie. Tu jest sama ładowarka. Tak oto ona wygląda i tu podłączamy tą przejściówkę i wtedy ładujemy. No ciekawa jestem tego osprzętu. Mamy tutaj wytłumaczenie szybciutkie. Co i jak. Ale na szczęście możemy sobie podłączyć dysk zupełnie zewnętrznie. Kurczę, nie wiem, do czego w takim razie służy ta klapka na dole. Zobaczmy sobie, bo jestem niezwykle ciekawa, czy tu coś znajdziemy. Mamy. A, okej. Czyli już wiem, o co chodzi tutaj. Albo i dalej nie wiem. Okej, muszę przeczytać to na spokojnie. Nie chcę tego rozwalać, żeby nie było żadnych niespodzianek. Natomiast tak to się prezentuje, całkiem ładnie, więc myślę, że będzie w najbliższym czasie sporo materiałów właśnie bezpośrednio z konsoli nagrywanych. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze jednego USB, za pomocą którego można by było podłączyć kamerkę, no ale trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. Jak Wam się podobał unboxing, moi drodzy, to oczywiście łapki w górę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, no i zapraszam na kolejny materiał związany z unboxingiem.